Witam wszystkich użytkowników YouTube'a. Dzisiaj będziemy rozmawiać o życiu osoby uzależnionej i osoby, która żyje w harmonii. Osoby uzależnione z internetem mają złe relacje z rodziną, ponieważ nie żyją w realistycznym świecie. Śmieci! Śmieci! Mniej te śmieci! Mają znacznie mniej czasu dla swojej rodziny. A osoby, które żyją w harmonii, zawsze starają się na pewno spędzać z nimi wiele czasu, ale to również zależy od rodziny. Potrafi być łagodna, słuchać i nie wzbudzać konfliktu. Osoby, które spędzają większość czasu przed internetem, odżywiają się inaczej, ponieważ są to posiłki szybko przygotowywane, nie posiadające żadnych składników odżywczych. Po prostu dzwoni pod numer telefonu i przywożą. Bo raczej jak się gra, to bardzo często się zapomina. Też tak czasem miałem. A osoba nieuzależniona może pójść do kuchni, zrobić sobie jakiś dobry posiłek i dobrze się odżywiać. Gotuję sobie coś zdrowego. Osoba uzależniona od internetu ma tylko internetowych przyjaciół. Mogą cały czas siedzieć na swoim telefonie i coś przeglądać, co może wprawić przyjaciół w irytację. Osoba uzależniona od internetu posiada o wiele mniej przyjaciół niż osoba nieuzależniona, ponieważ spędzają głównie czas przed odbiornikami. Osoby, które są nieuzależnione, mają dużo przyjaciół prawdziwych, które zawsze będą chcieli wysłuchać ich problemów. Znaczy nie wszyscy, no ale raczej mają większą szansę, że właśnie to będą ci prawdziwi. Osoba uzależniona będzie miała gorszą koncentrację. Osoby, które spędzają za dużo czasu przed internetem, w szkole są z reguły niewyspane, mają podkrążone oczy i nie skupiają się na lekcji. Co może też spowodować pogorszenie ich ocen, relacji z ludźmi, bo przecież większość naszych przyjaciół spotykamy w szkole, prawda? Osoba nieuzależniona jest bardzo aktywna na lekcjach, nie zasypia. Jest skoncentrowana na lekcji. Osoby, które spędzają za dużo czasu przed internetem, mają problemy z aktywnością fizyczną, czyli za mała kondycja oraz niechęć do uprawiania sportu. Aktywność fizyczna bardziej się kieruje w stronę osoby nieuzależnionej, ponieważ te osoby pochodzą na pole, ruszają się i nie spędzają czasu przed multimediami. Są osoby, które bardziej chcą się rozwijać w sposób fizyczny i są te, które nie mają na to ochoty, ale jest większe prawdopodobieństwo, że ich układ będzie zdrowszy. Osoby uzależnione od internetu prawie w ogóle nie mają żadnego hobby. Osoby, które są nieuzależnione, myślę, że mają dużo hobby, no i po prostu chcą rozwijać swoje umiejętności, żeby byli coraz lepsi. Osoba żyjąca w równowadze z internetem nie czuje aż takiej potrzeby spędzania czasu w internecie. Wiadomo, jak każdy z nas czasami chce wejść do internetu, sprawdzić wiadomości i tak dalej, ale nie przesadza i nie nadużywa, nie spędza całego dnia. Chyba tam 2 godziny dziennie maksymalnie korzystać, ustawić sobie zegarek i na przykład pooglądać sobie jakiś film albo serial, a potem zająć się innymi rzeczami, na przykład spotkać się z przyjaciółmi, bo to jest bardzo fajne. Osoba,